Cześć wszystkim, z tej strony Karlo i witam was w odcinku 15 drogi do Złotego Spasa. Taki jest. Lecimy z koksem. Wybrałem sobie Deathmatch, mapa Resistance. Klasy nie zmieniałem od ostatniego odcinka. Mam nadzieję, że ten mecz będzie w miarę od początku. No zobaczymy. Zobaczymy. Ciężko będzie wygrać FFA przy pomocy shotguna. Bez skill streaków. I tak. Tak. Oto właśnie wygraliśmy ten mecz, więc szukamy jeszcze raz. Przy okazji wam pokażę klasę, więc spasik, level 29, czyli malutko brakuje, aczkolwiek 30 poziom jest cholernie długi. Nie wiem, ile będzie trwał. Mam jednak nadzieję, że uda mi się dołączyć z powrotem do tego meczu, bo jak widać znów mamy deathmatch na mapie Resistance, więc tak, tym razem jestem w meczu. Spójrzmy tylko, jak wygląda może sytuacja. No nic, tego meczu już na pewno nie wygram. Ale co zrobić? Okej, powoli. Postaramy się coś tu zdziałać. No dobra. Tu jest przeciwnik, blisko mnie. Jeżeli przeżyję, będę zadowolony. Przeżył, cieszę się z tego powodu. I zlewam kompletnie tego drugiego, który do mnie tak nie przebiegnie po prostu. Bo, a jednak przebiegł od dołu. No tak, on dokładnie słyszał, że ja od niego odbiegam, także nie było tutaj od niego żadnego zaskoczenia, że byłem do niego plecami. O! No, na szczęście udało się poprawić tego, tym drugim strzałem. Tutaj ktoś jest. Trzeba spieprzać. Mam nadzieję, że ten zrzut kogoś tam przyciągnie i że to nie ja zginę. O, no i zginąłem. Remigiusz Pioch mnie zabił. Remigiusz Pioch mnie wywalił z tamtego miejsca. Co wrażenie w sumie. O! I teraz... Takie sytuacje mi się po prostu chce śmiać. No tak, to jest urok spasa. Wybaczcie, że teraz się tak śmieję, ale co mogę innego robić w takiej sytuacji? Co to się w ogóle dzieje w tym meczu? Jakaś parodia. Nic, będę musiał się skradać, żeby ten typ mnie nie usłyszał. Może będzie jakiś... Może go czymś zaskoczę. Ma element... raport sytuacyjny. Nie, czeka tam. Rzucę mu ziemniaka. Hitmarker tylko. Oczywiście. No nic. Powoli, powoli. Uf, chodzi na górę. Chodź tu. Chodź tu. Jak na zewnątrz. No, dobra. To było chore. To było chore w tym momencie, co ja zrobiłem. Nie, nie było. Przynajmniej się podbuduje. Ten gość ma na pewno raport sytuacyjny na pro... Nie, martwa cisza. Wow. Nie! Ej. Ciężko jest biegać ze spasem. O, tutaj ktoś mimo wszystko był? O, dobra. Jakiś tam mecz będzie. Remigiusz Pioch. Dobra, jest zasięg. Starczył zasięg, na szczęście. O, Remigiusz! Remigiusz mnie nie będzie lubił. Co zrobić? Taka broń. Dobra. A spokojnie, spokojnie. To jest dobre przejście. Ale nikt do mnie nie przyjdzie. Obawiam się tego. Nie chcę się narażać zbytnio. Dobra, idę stąd. Okej. I darmowy killstreak. Ale jest specialist bonus. Darmowy killstreak. Dobra. Ktoś jeszcze? Tam jest. Bo nie sięgnę cię. Kolego, niech cię ktoś zabije, błagam. No, no, spas! Pasie! My się w takie rzeczy nie bawimy tutaj. Ora?
Dobra, dobra. Muszę tu coś wykombinować. Jak tego typa z tym MP7 ściągnąć? Ktoś go ściągnie. I to był idealny plan. Ale czy ja podejdę teraz do tamtego? Jest! Dobrze. W sumie ładnie powalczyłem w tym meczu. Było oczywiste, że go nie wygram, ale... 19 na 8. To jest całkiem przyzwoicie. Jako, że mieliśmy od ostatniego odcinka małą przerwę, gdyż byłem wyjechany, zrobimy jeszcze jeden odcinek. Jeszcze jeden mecz w tym odcinku. Także zobaczymy. Może następny będzie lepszy. Ale z tego co widać, no FFA to jest... FFA, jeżeli ma się martwą ciszę, jeżeli przeciwnicy nie mają raportu sytuacyjnego na pro, dla shotguna jest naprawdę dobrym trybem. Także no, może jeszcze troszkę go pogram. Hardhat to nie jest za dobra mapa dla spasa. Są niby miejsca, w których można ładnie na obrzeżach mapy, przynajmniej po jednej stronie, można tam coś podziałać, ale na FFA to niestety jest taki tryb, że trzeba jak najszybciej szukać tych fragów, bo jeżeli będziemy pilnować jednej strefy i nikt tam nie będzie przybiegał do nas, bo będzie wiedział, że my tam jesteśmy, zwłaszcza z shotgunem, no to jesteśmy w lekkiej dupie, bo po prostu będą nam osoby z bardziej mobilną bronią, bardziej uniwersalną, będą nam po prostu uciekać. Będą mieli więcej okazji do zabijania. Ale co pozostaje? Trzeba próbować. Lecimy. Nic nie zmieniam. Uważam, że to jest już taka, można powiedzieć, najlepsza klasa dla spasa, to co ja w tym momencie mam. I w sumie, jeżeli ktoś ma już spasa odblokowanego na dość wysokim poziomie, a nadal nie jest z niego jako tako zadowolony, no bo z niego trudno być zadowolonym. Jednakże uważam, że to zestawienie jest naprawdę, ale w miarę gotowe do gry. O! Okej. Okay. Nie wiem, gdzie tu są respawny na tej mapie. Kolega ma A12. Nic nie zrobię tutaj. Dobra, dobra, dobra. Dobra, spokojnie. Tutaj jest właśnie jedno z miejsc, w których mogę się w miarę poruszać. O, ktoś się przybiegł. Okej. Okay. Nie myślałem, że pokonam A12. Na bardzo bliską odległość niestety, ale A12 jest lepszym rozwiązaniem. I od razu przyszedł się koleś na mnie zemścić. To jest zła strona. O, dobra, dobrze, że go usłyszałem. Gościu był... Miał te... O, jeszcze raz, strzykawę ma. Przynajmniej na niego uważać. Wiecie, tutaj gościu za A12 również wybrał to miejsce. Dobry jest, dobry. Podoba mi się, jak uniki robi. Z tym gościem będzie ciężko wygrać. Okej, okay, idę tam, ktoś był. Nie zdążę go dogonić. Flash. Przepraszam, stan. Jesteś mój? Nie, spas mnie zawiódł. W takim momencie. 100% wygranej. Nie ze spasem. Ten gościu dalej żyje? Gdzie on był? Gdzie on jest? Uciekam stąd, kurna. Jakieś widmo. O, i zginąłem w lesy. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje z tą bronią? Słuchajcie, ja nie wiem, czy obrażenia powodują, że my w ogóle nie trafiamy, czy one zwiększają obrażenia, bo... Gdzie ten typ jest? Kto był typ? Tutaj ktoś jest. On się dopiero tu zrespił przecież. Bra? Zatem nic na to nie poradzę. Poczekam tutaj. O! O! Dziękuję bardzo. Tutaj kurna, zaraz będą mi przychodzić ostro. Tutaj ktoś jest z MP7. Ale zginął, to dobrze. Nie! Jeszcze jeden.
Co muszę patrzeć, jak się eliminują przeciwnicy, wtedy mogę określić, gdzie pójść. Muszę niestety zmutować tego Speedio. Speedio, bo przeszkadzasz mi, kolego. A ja nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza podczas nagrywania jako takich komentarzy. O nie, szkoda. Był uszkodzony, zdecydowanie gościu był uszkodzony. Dobra, ktoś go zabije, ktoś go zabije. Dobrze, cieszę się. Okej, okay, specialist bonus. Dobra, nie idę tam. Zaraz zginę. C4 przeleciało nad płotem, więc tutaj ktoś będzie wychodził. Muszę patrzeć teraz na plecy uważnie. O, 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 o. Okej. Okay. Okej, okay, na prawo, na prawo, na prawo. Stamtąd przebieg, to znaczy, że tu jest w miarę bezpiecznie. Okej. Okay. Świetnie, 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 świetnie. Na razie idzie dobrze. Widziałem chyba kogoś. Tak, pobiegł w dół. Parę mig już. O, co mi robi? Ajajaj, jaka szkoda. Było tak dobrze już, było już tak dobrze. Trudno. Próbujemy, próbujemy, walczymy do końca. Do samego końca. Stan? Nie. Kurde. Ktoś idzie? O, dobra, jest. Kill z Semtexa. Chyba mnie ktoś goni. Tak. Nie idę do niego. Jest to bez sensu, ale ktoś tutaj wyjdzie. Granat wylądował. Dobra. Okej, okay. Uciekam, uciekam. Nie ma mnie tu. Przyjrzyjmy się dalej sytuacji. A, dobrze, że go zauważyłem. A z tym kolesiem nie będę tutaj się... Dobra, w sumie... Dobrze, że to był jakiś początkujący, bo nie wiedział, że stąd można zajrzeć. I dlatego udało mi się go oszukać. To jest typ... Nie, przewidziałem się. Bombowiec stealth, czas się schować. To jest typ? Jest, 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 dobrze. A zaraz ktoś do mnie tu wpadnie. Jest, 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 jest. Nie zatrzymał się. Liczyłem na to, że chwilę się zatrzyma. Nie, nie dogonię go chyba. Dobra, zatrzymał się. Tutaj muszę uważać od razu. O, 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 biegnie, biegnie ktoś. Wow, 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 nakoksowany, ja tego już nie słyszałem za mną. Błąd. Dobra, dobra, dobra. Udało mi się wygrać ten pojedynek. Dość ważny pojedynek dla mnie. Zdecydowanie w tym meczu bardzo ważny. Ktoś mnie ostro goni. Wow. Jest przeciwnik, nie zabiję go. Chyba, że wejdzie na Semtex, nie wszedł. Ktoś mnie ostro goni, nie wiem, czy go wyprzedzę. Widzicie? O tym mówiłem. To jest... No i w... jeszcze spas mnie zawiódł. To jest... Teraz się liczą każdy, też się liczy każdy frag, a ja... Niestety straciłem koncentrację i obawiam się, znaczy oczekuję najgorszego, jeszcze widzicie no, dwa pewne kile w sumie, tak, oddałem dwa celne strzały i spas ich nie zabił, dobra, szkoda, bo byłby już remis. I to jest niesamowite po prostu, szybko, 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 niestety. Przegrałem no z bardziej mobilną bronią, niestety, no wynik 28-11. Mimo wszystko uważam, że to był dość dobry mecz. Szkoda, że go się przegrało. Gościu niestety, no w tym meczu zagrał lepiej. Także mam nadzieję mimo wszystko, że wam się ten mecz podobał. Jak zresztą widzieliście,
No, jakie akcje potrafią się dziać z pasem, tak? Ze spasem. Kilka takich, no, stuprocentowych fragów po prostu nie wpadło. Bo nie wiadomo, co się stało z pociskami, no ale trudno, co zrobić. Także mimo wszystko dzięki za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki Drogi do Złotego Spasa, także na razie.